Powiedziałem panu prezydentowi, że niezależnie od tego, że mamy różne poglądy, na przykład na praworządność, dla mnie, jak to prezentują, terror praworządności, to jest jedna z najważniejszych zasad, jaką chcę się kierować. To znaczy uważam, że wszyscy bez wyjątku, czy to jest prezydent, były minister, poseł, czy to jest osoba sprawująca jakiekolwiek funkcje, czy wykonująca jakikolwiek zawód, czy to jest emeryt, czy licealista. Każdy obywatel powinien podlegać dokładnie tym samym rygorom prawnym, bez żadnego wyjątku. I że nie politycy, a sądy i przepisy prawa powinny rozstrzygać o tym, kto jest winny, a kto jest niewinny, jakie są tego konsekwencje. I tu nie sądzę, żebym przekonał pana prezydenta. Odniosłem takie wrażenie w czasie tego spotkania, że pozostajemy przy swoich opiniach czy zdaniach dotyczących praworządności. Natomiast powiedziałem panu prezydentowi, że nie wyobrażam sobie braku współpracy w takich dwóch oczywistych kwestiach. To jest bezpieczeństwo Polski zewnętrzne, a więc i polityka międzynarodowa, i także ta sytuacja wojenna na Ukrainie oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. I bardzo bym chciał, aby to pole wspólne było jak najszersze. Jestem gotowy do współpracy z każdym, także z dzisiejszą opozycją. Jakkolwiek się partia opozycyjna nazywa, cokolwiek o mnie myśli. Jestem gotów do współpracy na rzecz bezpieczeństwa Polek, Polaków i bezpieczeństwa państwa polskiego. To jest dla mnie bezdyskusyjne. Z panem prezydentem ustaliliśmy także wymianę, pełną wymianę informacji. Pan prezydent po powrocie z Davos, ze Szwajcarii, będzie, jak powiedział, także do naszej dyspozycji w sprawie tych ostatecznych konsultacji, jeśli chodzi o naszą politykę wobec Ukrainy i nasze zaangażowanie w pomoc Ukrainie. Będziemy także rozmawiali o przyszłych władzach Unii Europejskiej, w jaki sposób z najlepszą korzyścią dla Polski wspólnie nad tym tematem pracować. Wyraziłem także opinię, że w sytuacji, w której pan prezydent jest przekonany o potrzebie ułaskawienia skazanych i osadzonych byłych ministrów Kamińskiego i Wąsika, to ja w żadnym wypadku nie będę nawet tego komentował. Jest dla mnie oczywiste, to jest uprawnienie pana prezydenta, jeśli zdecyduje się na ułaskawienie tego samego dnia. Oczywiście osadzeni powinni zostać uwolnieni. To wynika bezpośrednio z konstytucyjnych uprawnień pana prezydenta. No, jedynym pytaniem jest to, czy pan prezydent jest gotów i chce ułaskawić osadzonych, czy nie. Ale to już nie jest moja rola. Ja tylko potwierdziłem panu prezydentowi, że będziemy przestrzegać prawa, konstytucji, wyroków sądowych w sposób niezwykle taki jednoznaczny i konsekwentny. I że nie będzie, i że tutaj jakby nie ma pola na negocjacje, że będziemy trochę prawo stosować albo trochę konstytucję stosować. Tam, gdzie są spory, one są zrozumiałe. Jak państwu wspomniałem, właściwie jeśli chodzi o kwestię praworządności, prezydent ma inny pogląd na praworządność niż ja, ale tak jak już wspomniałem, od tego są sądy, odpowiednie instytucje państwowe, a nie taka czy inna opinia polityków. I bardzo mi zależało na tym, żeby przekonać pana prezydenta, chyba na razie jeszcze nieskutecznie, ale żeby w ogóle przekonać wszystkich polityków w Polsce, że nie stoją ponad prawem, nie stoją też obok prawa, że wszyscy w tym samym stopniu powinniśmy podlegać prawu, nawet jeśli niektóre jego werdykty nie są dla nas wygodne. Mam nadzieję, że nawet jeśli pan prezydent dzisiaj nie uznaje tej filozofii, to coś mi mówi tak, wiecie, głęboko w sercu, że dla polskich obywatelek, polskich obywateli, dla zwykłych ludzi, dla zwykłych polskich rodzin, akurat to nie jest jakaś wielka, górnolotna i skomplikowana filozofia. Wszyscy chyba by chcieli, żeby minister, hydraulik i pielęgniarka podlegali dokładnie takim samym prawom i dokładnie w ten sposób, że powinni dokładnie w taki sam sposób respektować wyroki sądów. Zobaczymy, może przyszłość jakoś pozwoli panu prezydentowi przychylić się w stronę takiej interpretacji konstytucji i idei praworządności. No ale zobaczymy, no, sami państwo widzicie, nie są łatwe te tygodnie. Myśmy się spodziewali, że
trochę czasu nam zajmie przekonywanie, podejmowanie decyzji wbrew oponentom, wbrew ich interesom. Ta część, ten początek rządzenia po PiS-ie inaczej moim zdaniem nie mógł wyglądać i wynika to z determinacji tych, którzy władzę stracili, żeby nadal utrzymać przywileje czy swoją pozycję, czy poczucie bezkarności. No ale o tym nie może być mowy. Jeśli możliwa jest współpraca, bardzo, bardzo chciałbym, żeby była możliwa i zrobię wszystko, żeby była możliwa z panem prezydentem na rzecz deeskalacji, żeby to napięcie było mniejsze, a jestem cały czas do dyspozycji. I z naszej strony będziemy robili wszystko, żeby ludzie zobaczyli, że chodzi w naszych rządach o to, żeby ludziom było lepiej i żeby te spory były mniej emocjonujące i żeby nie zagrażały w żaden sposób bezpieczeństwu Polaków. Paweł Błoch, Telewizja Republika z tej strony. Panie premierze, jaki konkretnie przepis polskiego prawa przewiduje powołanie osoby na stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora krajowego? O tym rozmawialiśmy z panem prezydentem. Jak państwo wiecie, opinia pana prokuratora generalnego, pana ministra Bodnara, jest różna od tej, którą wyraził pan prezydent w tej kwestii. Będziecie państwo mieli okazję wysłuchać bardzo dokładnej informacji ze strony prokuratora generalnego w tej sprawie. Dzisiaj występuje, wieczorem będzie występował w mediach i w czasie swojego wystąpienia wytłumaczy wszystkie także prawne okoliczności dotyczące tej kwestii. Jak już ustaliliśmy z panem prezydentem, wszystkie decyzje, także te dotyczące prokuratury, powinny podlegać weryfikacji prawnej wtedy, kiedy jest spór. Jeśli ktokolwiek uważa, że decyzje pana Bodnara nie są umocowane należycie w przepisach, ma pełną możliwość dochodzenia swoich racji na drodze prawnej. Tak naprawdę nie chodzi o to i proszę, żebyście państwo także w Telewizji Republika, żebyście dostrzegli zmianę jakościową sytuacji. To nie jest tak, że jak wygraliśmy wybory, ja zostałem premierem, to znaczy, że mamy we wszystkim rację. Podejmujemy decyzję, mamy taki pogląd, oceniamy konsekwencje prawne pewnych sytuacji, podejmujemy decyzję i będziemy podejmowali decyzje. Jeśli ktoś uważa, że one są w konflikcie z jakimiś przepisami czy z prawem, ma pełne prawo dochodzić na drodze prawnej jakby możliwości rewizji tych decyzji. I my będziemy, ja powiedziałem to też panu prezydentowi, respektować też to prawo opozycji i oczywiście będziemy respektować decyzje sądów, kiedy to się w ostateczności znajdzie także na wokandzie sądowej, bo na tym polega praworządność. Będziemy podejmować decyzje. Niektóre z nich będą bardzo twarde, bo innej możliwości oczyszczenia sytuacji w Polsce nie ma. Ale będziemy podlegać takim samym regułom i prawom, jak każdy inny Polak, każda inna Polka.